Witam w kolejnym odcinku z cyklu Wiem Wszystko. Kolejny temat odchudzania. Odnośnie teraz chciałbym się wypowiedzieć odnośnie owoców podczas odchudzania i diety. Na pewno owoce nie warto wykluczać z odchudzania i diety. Lepiej zjadać codziennie po prostu jakiś owoc. Najlepiej jabłko, czy nie wiem, czy nektarynę, jak jest sezon, czy brzoskwinie. Nie polecam owoców w zalewie, no bo są słodzone, typu ananasy czy brzoskwinie w puszce. Owoce są dosyć niskokaloryczne, na pewno polecam grejpfruta czerwonego, ma dobry smak i też przyspiesza spalanie tłuszczy, po prostu przemianę materii przyspiesza. Ale najtańszym i tutaj w Polsce najbardziej dostępnym są jabłka, mają dużo błonnika, także pektyn, witamin, także bez problemu można jeść, powiedzmy. No ja zjadam owoce, można jeść różnie. Niektórzy mówią, że na śniadanie, tylko można jeść do godziny tam, której ja zjadam nawet na przed kolacją, powiedzmy. Także nie ma to problemu, byleby się trzymać w ramach swojego zapotrzebowania na kalorie. Także to było na tyle. Dziękuję, pozdrawiam.